Witajcie, działam właśnie teraz z tym Mercedesem. Tutaj pamiętacie, robiłem ten tył. Tutaj mamy pospawane, bo nawet nie wiem już, czy wam pokazywałem to, czy nie. Tu jest pospawane. I teraz będziemy robić bok. Zacznijmy od pasażera sobie, bo tak wygodniej mam. Tutaj widzicie, mamy takie specjalne skrzydło, które jak Mercedes przekroczy pewną prędkość, ono się tak tu otwiera. No i trzyma, mamy docisk na tył, prawda, żeby nam nie chodził bokiem za bardzo. Więc tak, szarty na bok. Tutaj widzę, to mamy, o, takie poszycie. Będziemy wymieniać. Coś takiego. To jest nasza blacha, widzicie, tu mamy to przetłoczenie, o. Ale tak widzę już. Tu mamy zgrzewy takie, widzicie, i tu już widzę, że jest zdrowe, czyli myślę, że wytniemy to, o tu, o, gdzieś pod tą linią, bo już czuję, że tutaj mamy nasze światełko i tu są purchle, dlatego zrobimy od razu nowe otwory w blasze na nowe śrubki. Tutaj taki jest otwór na tą żarówkę, żeby było ładnie. No i tak to wymyśliłem. Nie będę tego ciął tak jak cała reparaturka, bo tu jest trochę więcej roboty, trzeba potem będzie zgrzewać, to rozwiercać. A jak to jest zdrowe, to po co to ruszać, prawda? Wytniemy dotąd i całe to wymienimy. Widzicie, to się tak już rozwarstwiło, że to sobie tak luźne lata. Tak to sobie luźne lata. Będziemy musieli też troszeczkę coś ogarnąć z tą elektryką, bo tu jest, widzicie, kabelek poprowadzony do tej żarówki. Zaraz sprawdzimy w ogóle, czy to jest prąd. Tutaj już ktoś robił jakieś rękodzieło. Patrzcie, na druciki wiązał, a to wszystko tak sletało i te druciki już, no. Tutaj niedługo poprzecierają te izolacje. No i trzeba to będzie coś z tym wymyślić. Tutaj na szczęście mamy w tym rejonie zdrowe nadkole, tylko tutaj jakiś jest purchel, ale to będziemy robić później. Tutaj to nadkole jest... tu jest ciemno jak... Czekajcie, może coś będzie... O, widać. To jest zdrowe, już to tłukłem motkiem, tylko po prostu będziemy musieli ten rant tutaj, o... Czekajcie chwilkę, bo akurat teraz słońce mi tu nie świeci. No, o, teraz widać. Tu po prostu trzeba będzie dorobić kawałeczek tylko blachy. No i oczywiście rant wewnętrzny, bo on też wewnętrzny gnije. Trzeba będzie z 15 cm wyciąć blachę, wstawić i to na dole otworowo połączyć. To już jest standard taki, to wiecie. Oglądaliście to 1500 razy i już wiecie na pewno, o co chodzi. Tradycyjnie biorę Boscha i chlas tam to, tak mniej więcej pod, tak z 3-4 cm pod tym, bo tutaj przychodzi podłoga, to jest na podłoga, dlatego żeby niżej nic nie przeciąć, to tak to będę ciął. No i oczywiście muszę odkręcić światełko boczne. Dobra, ja to zrobię i widzimy się w przerwie. Tak jak mówiłem, blacha pod tym plastikiem całkowicie zgnita. Tutaj tylko muszę odzyskać ten plasticzek, bo tu przychodzi nasza śrubka. Pójdzie do pudełeczka. No i już wiem, że muszę chlasnąć to co najmniej wyżej. Tam na górze jest, o, tu jest zdrowa blacha. Czyli tak 2 cm pod tym mogę sobie śmiało po całości pojechać, bo wiem, że nic tam nie poprzecinam. Jeszcze tylko sobie zerkniemy od spodu, jak to wygląda od środka. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak wyglądają takie spintery od środka. Proszę, tak to wygląda od środka. Tu nie ma już żadnych przewodów. Tu mamy o tą ścianę podłogi. Tutaj od środka mamy fajne takie dwa otwory. Wam pokażę tylko, o, gdzie takie zaślepki idą, jebitne. Dlatego tutaj widzicie nasz próg, ten wewnętrzny. Jest zgnity na szczęście tylko powiedzmy do jakieś 10 cm, nawet nie pewnie. Czyli to trzeba będzie ładnie obciąć. Tu wstawimy blachę. Tu jeszcze, aha, on tam się troszeczkę rozwarstwia, czyli tu trzeba będzie wyżej po prostu wyciąć, nie? Bo tu mamy takie wzmocnienie, taki klin spawany. O, tu trzeba będzie potem też wyczyścić i spawać. I to obrobić. Oczywiście tutaj, pamiętacie taki film, straszny sprinter. Tu było wszystko wygnite. Tutaj jest zdrowe, ale tutaj niestety trzeba będzie, o, też trochę wygniło. Trzeba będzie kawałek tutaj z grubszej blachy dorobić. To jest mocowanie cybantu, także dość ważny element.
No, i tu trzeba będzie coś wymyślić. No, także tak to wygląda. Dobra, ja teraz biorę się za wycinanie. Tu nasze żaróweczka. No, dobra, ja się biorę. Tutaj widzicie, jestem teraz pod tym narożnikiem. Majstruję o coś takiego. Tu będzie nasz ten owalny kształt, żeby włożyć tą przelotkę. Tutaj widzę, ktoś w tą ingerował w elektrykę. Tutaj były jakieś połączone kabelki i to było tak puszczone obok. Wiecie, ja tu teraz tutaj pszenicuję i to złączę. Zobaczę w ogóle, od czego to jest, bo tu się zdawało, że nie było jakiegoś światła, ale to podłączę akumulator i zobaczymy metodą prób i błędów, co my tutaj mamy. Kierunkowskazy sprawdzałem, były, teraz zobaczymy światła stopu, czy działają. To jest taki bus magiczny, że na początku myślałem, że było... O! Trzeba puknąć, żeby działało. A już się bałem, że kierunkowskazów nie ma. Tu nie ma światła, bo jest spalona żarówka. Tu mamy, zaraz tylko podłożę coś pod tego pedał hamulca i zobaczymy, czy jest hamulec. Dobra, wam tego nie będę pokazywał, bo to są bardzo proste rzeczy. Zaraz zobaczymy, od czego był ten nieszczęsny kabel. No, udało mi się ogarnąć ten kabel dosztukowany. Okazało się, że to było od postojówek. Tutaj widzicie, że musiałem troszeczkę naprawić ten gniazdo od stopu, bo tutaj jest podwójne żarniki są i po prostu stop żarzył się tak jakoś mocno z postojówką, a teraz jest dobrze mocny stop i taka sobiutka, no mało niskowatowa postojówka. Zaraz wyłączę stop. Tu widzicie, nawet świecą nam niektóre te obrysówki. No, ładnie się żarzą takim delikatnym tym, bo tu wiadomo, postojówki są zawsze słabsze od stopu. Nie wiem, ile tam jest watów, to już nie ten. No, ale wszystko działa. Jestem zadowolony tutaj. Tutaj też działa, o widzicie, ta, którą będziemy robili, także świetnie. Nic, nie ma nic bardziej irytującego niż niedziałające żarówki w jakimś starym klamocie, bo potem można szukać nie wiadomo czego. A tak naprawdę wszystko jest dość proste. Jeszcze tylko sprawdźmy, czy działa wsteczny. Jak tu jest wsteczny? Dobrze? Tak. Teraz mam wsteczny i zobaczmy, czy działa nam fajnie wsteczny. Bo ja nie chcę mieć, wiecie, żadnych tutaj potem problemów. No jest, wsteczny, wszystko pięknie działa, ale jestem fachowiec, elektryk, mój Boże. No dobra, wszystkie światła działają. O, nawet działa ostrzeganie, kurde, super bus. No, czyli elektrykę mamy ogarniętą z tyłu, wszystko nam działa. Ja teraz muszę jakoś to gniazdo jeszcze wsadzić dobrze, zaizolować i będzie dobrze. Lecimy dalej z blachą. Podobnie jak w strasznym sprinterze, tutaj też mamy problem z zmocowaniem tego cybanta do resoru. Widzicie, tutaj wygniło nam takie blacha. Ja już naszykowałem tutaj półtorówkę i też trzeba będzie to obudować wszystko. Pokazuję wam, o co chodzi. Widzicie, tutaj idzie taka wręga, nazwijmy to wspornik, i on akurat jest na wysokości właśnie tego naszego cybanta. No i tutaj po prostu z blachy półtorówki obudujemy to, żeby to było sztywne, nie chodziło na boki. A tu widzicie, o, mamy coś takiego, to jest akurat zdrowe, no ale tu się tylko trzyma na blaszce, już to powycinałem, całą zgniliznę, zakonserwowałem to wszystko, wiadomo, tam gdzie doszedłem, to żem wyczyścił i zamalował to pędzlem. A teraz co mi zostało, to tutaj właśnie z półtorówki wspomnianej zrobić taki po prostu, no, obudować to, żeby to przy jakichś skrętach gwałtownych, żeby po prostu to się nie włamało i resor cały nie wypadł z tego, z tego uchwytu. Grywa, o, czekaj.
No dobra, bo już było. Zagęszczam sobie sprawę tutaj. Tutaj pospawałem, o tak. Tutaj mam na 4 razy no, złapane otworowo. Będzie się trzymać. Teraz właśnie zostało mi tylko od drugiej strony dorobienie sobie kawałka tego wewnętrznego progu i tyle na wis będzie już gotowy. Tutaj troszeczkę zjebałem, zrobiłem za dużo otwory na te kołeczki. No nie, trzeba jeszcze coś tutaj naspawać i te kołeczki wbić na siłę, bo delikatnie się ruszają. No ale wiecie, to czasem się zdarza takie coś. Chociaż robiłem już tego tyle, że powinienem wiedzieć jaka jest średnica otworów, ale no widzicie, czasem tak wychodzi. No, także to byśmy mieli na razie gotowe. Ja zaraz włożę pod kanał i muszę zrobić te tylne progi i to się ładnie potem postawa otworowa. Przechodzimy teraz do środkowej części samochodu. Tutaj mamy, ta blacha była wymieniana, ale była, to jest najbardziej chyba obskurnie wymieniona reparaturka na świecie. Tutaj, no widzicie, mamy to białe, to jest kawałek blachy wstawione, znaczy to jest albo z innego busa, bo to wygląda jak z innego oryginalnego busa, bo ta struktura farby jest taka podobna jak oryginalna. Tu widzicie, jest od góry trochę pospawane. Trzeba to będzie wszystko zaraz wyciąć i wstawimy to wszystko od nowa. Tutaj to szpachlowanie wygląda naprawdę wstrętnie. Chociaż odrobinę można było się postarać. No ale nic, ja tu nie będę tego kogoś tam obrażał, może tylko dostał pieniądze za tą robotę, no nie wiem, może po prostu cena tutaj, jaka cena taki towar. No nic, my to wszystko wywalimy, a to chyba trzeba będzie pewnie nawet nie ma, tu nie było chyba nic spawane do tego, tylko to trzeba będzie wyciąć. Tu niestety będę miał mało blachy, bo oni tutaj wycięli trochę więcej, a ta reparaturka nie ma tak dużo tutaj, widzicie, nad tym przetłuczeniem blachy, no ale nic, coś wymyślimy. Ja wezmę szlifierkę i tutaj wyszlifuję tą szpachlę, zobaczymy w ogóle jak to wygląda, jak wygląda blacha tutaj po tej stronie, czy to w ogóle jest coś zdatnego do użytku. Tak to wygląda po szlifowaniu. Tutaj, o, widać, jest nasza wstawka zrobiona, no ale tu blacha jest zdrowa. Tutaj tylko delikatnie jest no, pomarszczona, widocznie musieli przyspawywać takim tradycyjnym sposobem, jak się nie ma spotera, to wiecie, wypłukiwały, musiało być tutaj delikatnie coś wygniecione. Ale ważne, że jest zdrowa blacha. Tutaj już widzę, że zrobimy tą reparaturkę. Zrobimy nakładeczkę, bo tu widzicie jest pełno szpachli. Tak na oko ze 3 mm to minimum, także i to przez całą długość tutaj idzie, także zrobimy nakładkę, żeby tej szpachli już nie musieć kłaść tyle. No, tu będziemy musieli, tu jest chyba oryginalne, także tu będziemy musieli te zgrzewy rozwiercić i całość wywalimy. Całość wywalimy i damy na wypad, bo tutaj wygląda to trochę ohydnie, to jest takie wgniecenie i tak wygląda dość no, wstrętnie. Damy nowe, damy całą reparaturkę. Tutaj, jak już wspomniałem, mamy trochę mało tego, no, na dodatku, ale myślę, że akurat tyle nam wystarczy. Zawsze coś to się i tak liźnie szpachlą. Ten szpachlobus na pewno potrzebuje trochę szpachli, także szpachle dostałem. No, wycięłem to dziadostwo tutaj. Widzicie, było naprawiane wcześniej. I tak jak mówiłem, to jest wycięte z innego busa. Z innego sprintera i tak nałożone tutaj. Powiem szczerze, ja się tak za dobrze nie znam na tym. Tu w komentarzach dużo piszą, że no, jestem jeszcze amatorem, ale myślę, że takich zakładek dużych nie robię, jak ten fachowiec tutaj. Tak to wygląda. To było, jak widzicie, naprawiane dość szybko. No, ale przynajmniej będziemy mieli tutaj trochę blachy, żeby sobie sztukować, także nic złego się nie stało. To wywalamy od razu, ale to ciężkie jest to. No. Podwójna blacha, jak to się mówi. Tutaj od razu widzimy, że będę musiał wymienić cały tutaj rant. On jest zgnity, to jest tak 5 cm, trzeba będzie to wyciąć.
wstawić od nowa. Tutaj te... poczekajcie chwilkę. Nie chcę, żeby to mi wpadło. No dobra, trudno. Wpadło do kanału, ale nic. To jest zdrowe, to tylko wystarczy wyczyścić. Te ranty tutaj są zdrowe, tutaj tylko to trzeba będzie już wyciąć, bo już nie będę się bawił. A to trzeba będzie podklepać, żeby potem spawać tutaj w tym łączeniu, tak jak tam oryginalnie jest, nie? To trzeba będzie zgrzać, żeby ta blacha tak nie kolebotała się na wietrze. Tutaj jeszcze muszę usunąć ten narożnik. Narożnik też tutaj jest do roboty. Trzeba będzie tutaj trzeba będzie tutaj spawać narożnik. Zobaczmy tą zatyczkę. O, tutaj jest taka zatyczka do belki poprzecznej, ale tutaj widzę, że jest zdrowe. Tylko tu trzeba będzie chociaż trochę to wyczyścić, tam gdzie dojdziemy. A dół tutaj trzeba będzie robić. To wzmocnienie jest zdrowe. Tutaj widzicie, ktoś jak chlastał boszem, to od razu pochlastał wszystko. Wszystko od razu, za jednym zamachem. A, wiadomo. Lepiej raz, a dobrze, nie? To trzeba będzie chociaż zaspawać. Żeby to było, żeby to jakoś w miarę wyglądało. No także widzicie. Jak zrobimy to, to już będziemy mieli 2 metry busa ogarnięte. Ale do tego jeszcze długa droga. Ja jeszcze chwilkę posiedzę i usunę chociaż tutaj ten narożnik. Przechodzimy dalej. Jesteśmy teraz pod progiem na drzwiach przesuwnych. Tutaj mam taką reparaturkę progu. No, coś takiego. Tutaj sobie zaznaczyłem, dokąd sięga. Widzicie, oryginalny próg, on tutaj się kończy. Wyżej jest zgrzany, ale tutaj jest zdrowe, także nie będziemy tego wycinać, wytniemy tylko tam, gdzie jest, tam gdzie się kończy temperaturka. Tutaj mamy zgrzewy, albo możemy je sobie... Nasz próg mamy wstępnie tutaj przyłapany żabkami, tak to wygląda. Tylko zanim go przyspawamy, jeszcze mamy tutaj trochę roboty. To muszę... Gazik się trochę zastał. Widzicie, tutaj mamy nasz rancik. Jest na szczęście w bardzo dobrym stanie. Tutaj tylko jest taka, zahaczyłem za bardzo tym przecinakiem, jest przecięty, także będę musiał zaspawać. Tutaj po całej długości jest fajny, a na dole, niech on się położy. O, widzicie, tutaj mamy nasz próg wewnętrzny. On na tutaj powiedzmy na 2-3 cm jest zgnity, dlatego go tak wytniemy. I tu dospawamy nową część. Mamy tutaj otwory oryginalne. Na szczęście one są zdrowe. Nigdy co prawda nie były używane. No to mamy oryginalne zaślepki. A warto było zakonserwować kiedyś tam. Może byłoby teraz lepiej. Ale z drugiej strony nie miałbym roboty. Od góry też to wygląda ładnie. Tutaj tylko takie widzicie purchelki, ale to się wszystko zlikwiduje. No tak to wygląda. Tutaj wyciąłem też kawałek tego progu pod drzwiami pasażera, ale tutaj to też będziemy wymieniać, także nie ma sensu. To później sobie wytnę i tutaj będziemy walczyć dalej, bo próg nam sięgnie dotąd. Także widzicie, jest trochę roboty. Tam dalej też jest zgnite. Oczywiście tradycyjnie złoty deszcz. Złoty deszcz rudej. No ale nic. Dobra, ja się biorę do roboty. Wytnę sobie teraz tą blachę zgnitą i przygotuję taki pasek. I go tutaj nam spaw. Witajcie po krótkiej przerwie. Dzisiaj mamy piękną niedzielę. Idealny dzień na spawanie sobie troszeczkę progów. Tutaj widzicie, już zacząłem spawywać tą brakującą blaszkę, która nam zgniła. Tu mam przymocowany nasz próg. On jeszcze nie jest na stałe. A to dlatego, że jak sobie tu wszystko pospawamy, to wtedy ten próg zdemontujemy. I tu sobie wszystko fajnie, bo tu tam od środka wiadomo, jest wszystko poprzepalane, nie? No bo to jak spawane się ciurki, jak się spawa ciurkiem, to nie ma opcji, żeby nam tu coś się nie przepaliło. Dlatego jak to wszystko pospawamy, to odsłaniamy próg i sobie fajnie zakonserwujemy. Tutaj widzicie, mam takie coś. Tu jest nasz oryginalny otwór z takim fabrycznym przetoczeniem na zaślepki. Tutaj też trzeba troszeczkę wszystko fajnie wyszlifować.
tutaj jak pewnie dużo ludzi używa na pneumatyczne takie szlifierki palcowe, tak to się fachowo nazywa. Tak więc, żeby oszczędzić stężarkę, to czyszczę to wszystko sobie skrętarką. No, to mamy wyczyszczone, ja biorę się za spawanie. No, mamy już tutaj pospawane od koła do progu tutaj, nazwijmy to kierowcy. Tutaj widzicie, zostawiłem sobie no tak z 5 cm wolnego, bo tutaj jak przejdziemy dalej, to będziemy wycinać już ten oryginalny próg i będziemy dawać nowe wszystko. Także wiecie, nie usuwałem wszystkiego, żeby mieć fajne potem odwzorowanie do drzwi, żeby szczeliny były nierówne, bo to wiadomo, w tych starych busach to drzwi mogą już się kolebotać, już może być, wiecie, te szczeliny potem ciężko jest ustalić, jakbyśmy wszystko wycięli, tak sobie od zera robili. A tak mamy tam oryginalny próg i wszystko tak ładnie w jednej linii. Później wam pokażę, o co chodzi. Tutaj zawsze jak szlifuję, no, jak to się mówi, tą, widzicie, ten baranek cały, tą ochronę, warstwę ochronną. Jak spawam, tutaj jest delikatna zakładka, wiadomo. Zostawię sobie tak centymetr, no, wyszlifowanego. Tutaj lubię używać stosunkowo od niedawna taki bardzo mocno zaostrzony przecinak. I to idzie, struga się to bardzo pięknie, jak wiórki. Jak zaspawam, to górna mi się troszeczkę warstwa jeszcze bardziej tak wypali i taka już się robi mięciutka i ona fajnie od dachu odchodzi. A potem tylko sobie wyszlifuję to, widzicie, tak sfazuję, bo tu w oryginale mamy, widzicie, no jest jakiś epoksyd i mamy tą warstwę tego, nazwijmy to, baranka. Ja to sobie tak trochę fazuję i potem to ładnie się zapędzuje epoksydem. Tu wszędzie, gdzie są jakieś mikrodziurki, to pędzelkiem to się zaleje z dwóch stron, także będzie dobrze, a potem na końcu damy też taką ochronną warstwę baranka, dlatego też słyszałem opowieści, że baranek chłonie wodę. Jak to jest na masie, jak to jest na kauczuku, to nie wiem, jak to może chłonąć wodę, chyba że może od środka jakaś woda się dostanie i po prostu trzyma wodę, a nie, że chłonie wodę i tam się rozwierdza. Jeżeli damy epoksyd i na to damy baran, to znaczy baran, to jest taka popularna nazwa baran, to jest środek konserwacji tej, ta masa taka na pistolet napryskowy, wiecie, o co chodzi. Nie takie super drogie, tylko te tańsze po 20 parę złotych. Są oczywiście droższe, ale wiecie, tutaj cena też gra rolę. No, tu mamy wszystko pospawane po długości. Ja teraz wyjdę na drugą stronę i ten odczepię teraz to i wtedy pokażę wam, jak wygląda takie, no, spawanie, w sensie od środka, zobaczcie, co się dzieje z farbą. Zobaczcie, co się dzieje z farbą. O, widzicie, tak właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda powierzchnia od środka po spawaniu. Tutaj to było wyepoksydowane, a to jest oryginalne, nazwijmy to, mercedesowskie drzwi, bo tutaj wykorzystałem fragment tego, no, progu, żeby zrobić taką blaszkę. Tu widzicie, jest pospawane, wszystko jest wypalone. Tutaj mamy, widać może tak delikatnie, to jest przetop, bo tu była zrobiona nakładka. Takie coś ja zawsze spawam na nakładkę, żeby to było mocniejsze. Nie ma się co tutaj pieprzyć. Tutaj widzicie, aż przeszło na wylot. Będę musiał to delikatnie potem zeszlifować. Także co teraz muszę zrobić, to przeszlifować. I tutaj naniesiemy sobie nasz epoksyd. Tutaj takie, widzicie, są ciemne, tu już się zaczęło palić i tu jest okopcone. O, tutaj widać już na się trochę przy ten, o, tutaj jest wszystko okopcone, dlatego zawsze warto sobie tak spawać na dwa etapy, nie ma co od razu wszystko zaspawywać, bo potem widzicie, no tutaj ciężko dojść, tu potem sobie wprowadzimy jakby na przykład, bo nie zawsze tak się daje, nie da się, że po prostu sobie można pospawać tak powiedzmy na raty. Potem jak tu wprowadzimy wężyk od środka, to tak będziemy sobie tą masę dawać, to no, ten wosk to nam to ładnie zakryje. Można też sobie pędzlem tutaj, można też na wężyk dać, wlać troszeczkę farby, epoksydu i też przeciągnąć i to powinno nam zabezpieczyć. Tylko widzicie, no, fajnie by było to wyczyścić, a też jak już to pospawamy, to nie ma opcji, żeby to potem, no, od środka jakoś wyczyścić. Widzicie, tutaj jest troszeczkę mamy tych zwęglonej farby i to, żeby było tak super zrobione, to by musiała być goła blacha i od środka no, zalane. Fabrycznie jak się robi samochód, to on potem w taką kąpiel wchodzi,
napuszczają 5 ton epoksydu i wiecie, jest taka kąpiel. Samochody się zanurzają i on wszędzie wypełnia wszystkie tutaj dziury i szczeliny. A my musimy tak, widzicie, walczyć z tym. No, także tak to wygląda. Tutaj też nie pomogą żadne spraye, farby ognioodporne, a w cynku tym bardziej spray, buteleczka za 100 zł, psikniesz dwa razy i tego nie ma. Cynk się topi w temperaturze 600 stopni, a tu mamy prawie 1800 w stowarce, także widzicie, nie ma co kombinować. Dlatego zawsze najlepiej sobie tak robić na raty. A potem oczywiście, no, dobra, za dużo gadania, ja to ładnie teraz wyszlifuję wszystko i przygotuję epoksyd i to się ładnie zaepoksyduje.